gościnny sępa, rekreacja Mikołaj. Test. Dzisiaj rano nie idziemy do szkoły, ale co z tego? Musimy iść do ambulatorium na badania, żeby się dowiedzieć, czy nie jesteśmy chorzy albo nienormalni. W klasie dano każdemu z nas jakiś papierek, który mieliśmy zanieść naszym mamom i tatą i wytłumaczyć im, że mamy iść do ambulatorium ze świadectwem szczepienia, mamami i dziennikami szkolnymi. Pani powiedziała, że dadzą nam test. Test to jest, jak każą wam wysyłać różne rzeczy, żeby zobaczyć, czy nie jesteście głupi. Co się tu dzieje? Spytał doktor. To coś okropnego, te poranne badania niższych klas. Spokój, dzieci, albo powiem nauczycielom, żeby was ukarali. Rozbierajcie się prędko. Rozebraliśmy się. Bardzo to śmiesznie wyglądało, gdy staliśmy wszyscy goli. Każda mama patrzyła na synów innych mam i wszystkie miały taką minę jak moja mama, kiedy chce kupić rybę i mówi kupcowi, że ryba jest nieświeża. A teraz dzieci, powiedziała pani ubrana na biało, przejdźcie do drugiego pokoju, pan doktor was zbada. Najpierw było ważenie. Ty pierwszy, powiedział doktor i pokazał palcem na Alcesta, który poprosił, żeby mu pozwolono dokończyć bułeczkę z czekoladą, bo nie ma kieszeni, więc gdzie ją włoży? Doktor westchnął głęboko i kazał wejść na wagę, a potem obrugał Joachima, który przyciskał wagę nogą, żebym był cięższy. Ananiasz nie chciał się ważyć, więc jego mama przyrzekła, że kupi mu masę zabawek, a Ananiasz stanął, trzęsąc się okropnie, a kiedy było już po wszystkim, rzucił się z płaczem na szyję swojej mamy. Rufus i Kleofas chcieli się ważyć razem dla kawału, a kiedy doktor był zajęty, bo właśnie ich rugał, Gottfried kopnął Eulbiusza, żeby zemścić się na tę fanglę w nos. Doktor się rozłościł, powiedział, że ma tego dosyć i jeśli będziemy dalej się wygłupiać, wyrzuci nas wszystkich i że powinienem słuchać swojego ojca, który mu radził, żeby zostać adwokatem. Następnie doktor kazał nam usiąść przy stole, rozdał papier i ołówki i powiedział: moje dzieci, rysujcie to, co wam przyjdzie do głowy, ale uprzedzam, pierwszy, któremu zachce się małpich figli, zarobi takiego klapsa, że długo popamięta. No to niech pan tylko spróbuje, zaraz zawołam Alberta, krzyknął Gottfried. Rysuj, ryknął doktor. Zabraliśmy się więc do roboty. Ja narysowałem czekoladowe ciastko, Alcest potrawkę, fasolkę z mięsem. Powiedział mi, co to jest, bo nie od razu można było poznać. Ananias narysował mapę Francji z departamentami i ważniejszymi miastami. Eusebiusz i Maksencjusz narysowali kowboja na koniu. Gottfried narysował zamek, dużo samochodów i naokoło napisał: mój dom. Kleofas nie narysował nic, bo nie był uprzedzony i nic nie przygotował, a Rufus narysował Ananiasza zupełnie gołego i napisał: Ananiasz, pięściostrzeg naszej pani. Kiedy żeśmy wychodzili, doktor siedział przy końcu stołu, nic nie mówił, tylko głośno wzdychał. Pani ubrana na biało podawała mu wodę i proszki, a doktor rysował rewolwer. On jest na pewno nienormalny, ten doktor. Dziękuję.